Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, myślę, że treść tej pieśni, którą w tej chwili prześpiewaliśmy, była modlitwą naszego serca. Była prośbą z przekonaniem, aby Boża opatrzność, Boże kierownictwo i Boże błogosławieństwo w naszym życiu nam towarzyszyło. Ale na końcu każdej zwrotki tej pieśni myśmy postawili taki warunek dla siebie, że idę już. Idę. Aby Bóg mógł dokonywać swojego dzieła w nas, dla naszego zbawienia, wzrostu, przynoszenia trwałego owocu, to potrzebna jest z naszej strony właściwa postawa. Iść za Jezusem. Iść z Jezusem. I właśnie trwać przy Nim, aby nigdy, nigdy nie nastąpił taki moment, że gdzieśmy stanęli i oddaliliśmy się od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biorąc pod uwagę tą zachętę, słowo, któreśmy słyszeli, przekazane, to jest tak bardzo ważne, że to wszystko, cośmy słyszeli, co było powiedziane, to nie było po to, żeby wypełnić tylko tutaj nad tym, w tym świecie nasze życie, abyśmy się nie nudzili. Ale to wszystko ma prowadzić do duchowego wzrostu w tym celu, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, aby mógł nas zobaczyć takimi, jak chce nas widzieć, to znaczy, abyśmy byli podobni do obrazu Jego, do obrazu Jezusa Chrystusa, aby mógł nas zabrać do siebie. I właśnie chciałbym jeszcze w dzisiejszym dniu dzielić się z wami Słowem Bożym, w tym świętym imieniu Pana Jezusa Chrystusa, poruszyć temat, który tak bardzo istotny i ważny jest dla każdego jednego z nas. Bez względu na wiek, bez względu na staż wiary, bez względu w tej chwili na położenie duchowe, jest to istotne dla każdego jednego z nas. A mianowicie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Myśmy ostatnio słyszeli dość dużo w naszym zborze, w usługach na temat cierpienia Pana Jezusa Chrystusa, znaczenie i wartości Jego ofiary. Słyszeliśmy o wartości i chwale Jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia. Ale następnym takim istotnym faktem to jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że nie zapomnieliście, ci, którzy wczoraj byli na zakończenie nabożeństwa, odczytałem słowa z pierwszego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie uczniowie, kiedy rozstali się z Jezusem tam na Górze Oliwnej, kiedy Pan Jezus uniósł się do góry i oni spoglądali, a aniołowie, którzy przyszli, powiedzieli, że ten Jezus, któregoście widzieli odchodzącego, tak przyjdzie, jakoście go widzieli odchodzącego. Czy wierzycie w to, bracia i siostry? To są fakty. Fakty, które zostały dokonane, to znaczy przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat w ciele ludzkim. Jego zwiastowanie, Jego męka i śmierć, Jego zmartwychwstanie. To są fakty, których nie jest w stanie nikt zmienić, naruszyć czy unieważnić. I również takim faktem jest faktem to, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest realne, prawdziwe i pewne. Jeszcze jest jeden fakt, który może być zmieniony przez nas ludzi. To jest fakt naszego stosunku do ofiary Chrystusa. To jest fakt naszej miłości do Boga. To jest fakt naszego pójścia śladami Chrystusa. To bywa różnie. To my decydujemy o tym. Będę czytał Słowo Boże i chcę was zachęcić ku temu, abyśmy jeszcze poświęcając chwilę cierpliwości zwrócili uwagę na to, co jest przed nami. List apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan. Przeczytam pierwszy rozdział, pierwszy list. I może przeczytam dwa wiersze tylko, to jest 9 i 10. Apostoł święty Paweł do ludzi wierzących w Tesalonice powiada, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem. Są tu zawarte bardzo istotne myśli i bardzo ważne słowa.
Ja chciałbym się tylko zatrzymać właśnie na tym i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych. Jest mowa dalej o ocaleniu przed nadchodzącym gniewem, ale może ten temat pozostawię. Drugie miejsce, które chcę odczytać od razu w liście Hebrajczyków, zapisane 10 rozdział, bardzo znane słowa. Zwróćmy uwagę, co tutaj powiada autor tego listu od 35 wiersza mówi: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Drodzy, odczytałem te dwa miejsca Pisma Świętego, ponieważ one mówią o nadchodzącym, powtórnym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak doskonale wiemy z Pisma Świętego, że to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa nie będzie miało takiego wymiaru, jak miało pierwsze przyjście, to znaczy kiedy narodził się w ciele jako dzieciątko tam w Betlejemie. Ale Jego przyjście będzie miało z mocą i z chwałą. Cel tego przyjścia nie będzie już po to, aby cierpieć, aby czynić odkupienie, składać samego siebie na ofiarę, albowiem uczynił to raz na zawsze, tak jak napisane. Ale będzie przyjście po to, aby zabrać do siebie tych, którzy Go oczekiwali, którzy w Niego wierzyli, którzy się przygotowali na to przyjście. I teraz na wstępie chciałbym, abyśmy sobie, słuchając tych słów, zadali pytanie, każdy osobiście w sobie, z całą odpowiedzialnością za siebie, z taką uczciwością według własnego sumienia, czy faktycznie wierzę w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, że On przyjdzie. Że to jest fakt postanowiony przez Boga, potwierdzony przez Jezusa Chrystusa, potwierdzony przez aniołów, potwierdzony przez Ducha Świętego i jest potwierdzany aż do obecnej chwili. Czy wierzymy, czy poważnie traktujemy to, że zbliża się ten czas, kiedy Jezus Chrystus się objawi, że przyjdzie? Chcę powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś wątpi, czy nie wierzy, to nie zmieni tego faktu, że Pan Jezus nie przyjdzie. Powiedziałem, że to jest nienaruszalny fakt Bożego postanowienia. Może zmienić tylko położenie człowieka, a o tym powiem troszeczkę później. I tutaj, skoro tak się rzecz przedstawia, że faktycznie to jest fakt, to wydarzenie, które jest przed nami, które się dokona, jakie ono będzie miało charakter? Po co Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie? Jaki cel tego przyjścia? To jest bardzo ważne. I tutaj, aby otrzymać odpowiedź na to pytanie, no znajdziemy go w wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. I Pan Jezus Chrystus powiada tak do swoich uczni: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Myślę, że nie trzeba nawet jakiegoś dłuższego komentarza do tego. Jest bardzo jasna wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. On odeszedł tam do Ojca. My wiemy, że przygotowuje miejsce. Może to jest trudno nam w tej chwili jakoś wyobrazić sobie, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus przygotowuje dla nas miejsce. Ja wierzę, że Pan Jezus Chrystus powiedział prawdę, powiedział rzeczowo i tak jest. I poinformował, że kiedy przygotuje,
to znowu przyjdzie po to, aby zabrać do siebie tych, którzy go przyjęli, tych, którzy się stali jego własnością. Aby zabrać do siebie, aby wszyscy oni byli tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. Drodzy, nasuwa się kolejne pytanie związane z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I dobrze będzie, kiedy my wśród trudów życia, zabiegania, obowiązków, że niekiedy może na pierwszym miejscu my stawiamy może wykształcenie, pracę, rodzinę. Też wcale nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest złe czy grzeszne, ale na pierwszym miejscu powinno być właśnie ten fakt powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo wówczas to zadecyduje o naszej wieczności. W jaki sposób przyjdzie Pan Jezus Chrystus? Jak można to scharakteryzować? To powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Niekiedy ludzie się pytają, zastanawiają się, może różne dysputy, może prace napisane na ten temat, artykuły, ale Słowo Boże nam mówi w bardzo jasny, krótki i zwięzły sposób. Określa nam, charakteryzując sposób przyjścia Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja najlepiej zrobię, myślę, jak go czytam. I ponieważ to jest tak jasne, a wierzę mocno w to, że u wszystkich ludzi wierzących to współdziała z tym Słowem Boża łaska i Duch Święty. I oświeca, i daje zrozumienie, bo ja mogę tylko podzielić się Słowem Bożym. Mogę go przekazać, ale Duch Święty daje zrozumienie. Duch Święty utwierdza, Duch Święty potwierdza to właśnie w sercach tych, którzy wierzą, którzy pragną, tego oczekują. 17 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, znajdujemy takie słowa tu zapisane, znowu słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj ja może przeczytam też tylko może dwa wiersze, 23 i 24. Tu Pan Jezus Chrystus ostrzega i informuje. I mówi tak, i będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. My spotykamy dzisiaj, zresztą jeżeli ktoś się interesuje tym na przestrzeni czasu, zresztą to było, Pan Jezus o tym Chrystus powiedział, ale nawet na przestrzeni mojego krótkiego życia to już się słyszało niekiedy, to tam gdzieś na wschodzie, to na zachodzie, to gdzieś, że Pan Jezus się objawia, że już przyjście Pańskie, że Mesjasz będzie, że na góry ludzie wychodzili, przebierali się na biało, zostawiali wszystko. Tak, to jest prawda. Takie fakty były i Pan Jezus Chrystus o tym mówił. Niekiedy ludzie mówią, tak, to musisz pójść tu, musisz się spotkać z takim człowiekiem, musisz się spotkać z takim człowiekiem, tamten cię prześwietli jak radar, a tamten ci cośkolwiek innego powie, tamten cię doprowadzi. No są wszystko zabłądzenia i tutaj widzimy, że Pan Jezus Chrystus ostrzega. Nie chodźcie tam, ani się nie udawajcie. Gdzie w takim razie mamy pójść? Baranku Boży, idę już, śpiewaliśmy. To tylko z Jezusem Chrystusem, tylko przy Nim, ponieważ gdy przyjdzie ten moment, to nie będzie ani w Europie, ani w Azji, ani w Ameryce. Jezus Chrystus objawi się na obłokach, jest napisane, jak błyskawica zaświeci od jednego krańca nieba aż po drugi. Tak, kiedy się objawi na obłokach Jezus Chrystus. To nie przyjdzie tam do jednego narodu, czy do jednego miejsca, czy gdzieś. A Słowo Boże pokaże nam, ja czytam, co stanie się z tymi, którzy byli gotowi. Drugi taki bardzo ważny moment, o którym mówi Słowo Boże, odnośnie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, to w tej samej Ewangelii, a w 12 rozdziale, my czytamy takie słowa, może przeczytam od 35 wiersza i poniżej. To jest bardzo ważne. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.
Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iść się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni, to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Jasne. To nie będzie zapowiedziane w telewizji, nie będzie podane przez internet, nie będzie gdzieś powiedziane nawet przez Ducha Świętego, że za tydzień. Bo jeżeli by nawet ktoś takie mówił, a byli ludzie, co mówili, to jest kłamstwo. Niespodziewanie, tak mówi Słowo Boże. I co jest jeszcze charakterystyczne, co tutaj mówi, że o takiej godzinie, kiedy się nie spodziewacie. Kiedy to tak może wystąpić? Kiedy człowiek się nie spodziewa. Kiedy jego uwaga jest odwrócona gdzieś indziej. Wydarzenia, okoliczności. A nie będę już tego odczytywał, chcę tylko wspomnieć, właśnie Pan Jezus Chrystus mówił o znakach i znamionach, które będą poprzedzać Jego powtórne przyjście. Kataklizmy, trzęsienia ziemi, wojny, wojny między narodami, wojny w samych państwach, odstępstwo, bezbożność. To są takie tylko niektóre, które ja zacytowałem, co jest napisane. I wiecie, ludzie są zaabsorbowani tymi, to się tam stało, tam się stało. Kryzys ekonomiczny, co będzie, jak się to stanie, jak wyżyję, co będzie w moim życiu. Czy ja zdążę wybudować, czy ja zdążę skończyć studia, czy ja zdążę założyć rodzinę, wychować dzieci. A jak kredyt spłacę? Drodzy, ludzie dzisiaj są bardzo zaabsorbowani. Bardzo są, po prostu można powiedzieć, tak zagonieni, że nie mają czasu myśleć. Jak wiele ludzi mówi, nie, to nie teraz, to później, to jak będę na emeryturze, a może coś inne. Nie mają ludzie czasu. I właśnie w takim momencie, kiedy będzie zamieszanie, kiedy będzie strach i bezradność zlęknionych narodów, wtedy objawi się krzyk, nawet jest powiedziane, a o północy stał się krzyk. Oblubieniec idzie. O północy to tak, kiedy ludzie są jak najbardziej właśnie nieczujni. I chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, jedno charakterystyczne, że to będzie taki wydany rozkaz w momencie, kiedy to się ma stać. I kiedy my wglądniemy do słów apostoła świętego Pawła, do Tesaloniczan, wracam, pierwszy list do Tesaloniczan, a czwarty rozdział, bardzo znane słowa, odczytywane też często. I tutaj może odczytam tylko dwa wiersze, czy trzy, od 16 wiersza. Gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Tutaj jest powiedziane, pocieszajcie się tymi słowami. I tutaj chcę podkreślić, właśnie charakteryzując sposób przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, to wyjdzie rozkaz. Pan Jezus Chrystus powiedział, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec. Więc rozkaz wyjdzie od Ojca Niebieskiego. Wtedy na rozkaz Boga Wszechmogącego ten archanioł zatrąbi na Bożej trąbie, a Jezus Chrystus stąpi z nieba. Stąpi, ukaże się na obłokach. To będzie moment, to będzie chwila. I tutaj jest napisane w innym miejscu, że w okamgnieniu, jest takie słowo, w okamgnieniu
będą przemienieni ci, którzy dożyją tego dnia, a ci, którzy pomarli w Chrystusie Jezusie, będą wzbudzeni. Będą wzbudzeni. Kto będzie wzbudzony i kto będzie zabrany? To jest też bardzo istotne pytanie. Czy ten, który mieszkał w Związku, no dziś nie ma Związku Radzieckiego, w Rosji, czy na Ukrainie, czy w Ameryce, czy w Polsce? Nie, tak Biblia nie mówi. Czy może będzie jakiś taki szczególny zbór, że właśnie tak przygotuje ludzi do tego, czy jakaś grupa, czy jakiś człowiek, że on to sprawi, że ci, o, to ci będą tylko zabrani? Nie. Słowo Boże znowu nam odpowiada na pytanie, kto będzie zabrany. I myślę, że ważne to dzisiaj jest dla nas, dlatego pozwólcie, że jeszcze odczytam. I to takie bardzo istotne są słowa, czy jakoby takie czynniki, które zadecydują o tym, kto będzie zabrany. List apostoła świętego Jana, rozdział 3, pierwszy list. I tu przeczytam krótkie też słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Bardzo krótkie słowa i jasne. Drodzy, tutaj chcę podkreślić tą treść zawartą w trzecim wierszu tego rozdziału, że każdy, kto ma tę nadzieję, nadzieją powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, który tym żyje, który dla Niego to jest aktualne, dla Niego jest to ważne, to co, czeka tak obojętnie? Czeka, no kiedyś Pan Jezus przyjdzie, a to, że nie wiem, no to Pan Jezus, to Bóg zadecyduje o tym. To nie muszę się martwić, ale nie, nie. Tutaj jest powiedziane, że oczyszcza się, aby był tak czysty, jak On jest czysty. To znaczy taka czujność, dbanie o stan czystości aktualnie na każdy dzień, na każdą chwilę, kontrola samego siebie, swoich myśli, swoich pragnień, pobudek, działania, utożsamiania się. To jest istotne. I kontroluję się w świetle Słowa Bożego i oczyszczam się, robię, abym był ciągle czysty, gotowy. Następny taki element, o którym mówi apostoł święty Piotr, co również chcę odczytać, zwróćmy uwagę, ponieważ to dotyczy powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i związane zabranie nas z tym. Drugi list, trzeci rozdział i może od 11 wiersza mówi tak, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To jest tak bardzo istotne, że być gotowym, oczekiwać w gotowości. I tutaj właśnie powiada gotowość, to nie tylko to, żeby powiedzieć, Panie, ja czekam. Ale tu właśnie powiada w ten sposób, że jakimiż powinniście wy być w świętym postępowaniu i pobożności. I ja mówię i chcę podkreślić to, jak dziękuję Panu Bogu za Pismo Święte, za Słowo Boże, które nam określa, jakimiśmy powinni być. Bo gdybyśmy chcieli słuchać ludzi, który nam co powie, to byśmy zagubili się. Bo jeden by powiedział, że takim masz być, drugi by powiedział, że masz być takim, inny by powiedział, że jeszcze masz być innym. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jakimiśmy powinni być. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To takie trzy istotne elementy.
o którym mówi Słowo Boże. I to właśnie decydować będzie o tym, czy będziemy zabrani, czy nie będziemy zabrani. Drodzy, tutaj jeszcze jest taki bardzo jeden istotny element, którzy wołają. Proszę zwrócić uwagę, którzy wołają. W objawieniu świętego Jana jest napisane w 22 rozdziale i tutaj odczytuję może jeden wiersz tylko, który powiada tak. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Bracia i siostry, chciałbym takie postawić pytanie przed sobą w tej chwili i przed nami, którzy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Czy w twoim pragnieniu, czy w twoim życiu wychodzą takie modlitwy w tym poczuciu tego szczerego pragnienia przed Bogiem? Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Nie dlatego może akurat, że nam coś dokuczyło, czy może gdzieś tam boli, czy może brakuje pieniędzy, no nie ma innego wyjścia, żeby tak Pan Jezus przyszedł. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że czuję się gotowy, złączony z Panem i nic mnie już tu, można by powiedzieć, na stałe nie wiąże, ale oczekuję tego, żeby przyszedł Pan Jezus i zabrał. Drodzy, chcę tutaj podkreślić bardzo ważną jedną istotę z tym związaną. Skoro przyjdzie Pan Jezus, skoro przyjdzie po tych, którzy są gotowi, których ma zabrać, czy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będzie zachwycenie Kościoła, zabranie Kościoła, z czym to będzie związane dla nas osobiście? Z czym to będzie związane? Tutaj może pozwólcie jeszcze jedno miejsce, przeczytam krótkie z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 5 rozdziału. To są też znane słowa. Wiemy bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeżeli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Bracia i siostry, chcę tutaj jeszcze wspomnieć, że jeżeli nastanie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, musimy wiedzieć, że wszystko zostanie. Nasze samochody, domy, dyplomy, wykształcenia i jeszcze nasze ciało. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak jest napisane. I dlatego musimy wiedzieć, że dla tych, jeszcze raz powtarzam, jak Słowo Boże mówi, będą przemienieni, którzy dożyją. A którzy zasnęli w Chrystusie, będą z martwych wzbudzeni. I co jest istotne w tym przypadku? Że teraz, nie w ten dzień, nie w tą chwilę, ale teraz my musimy zadbać o to, abyśmy mogli mieć ten dom w niebie nierękoma zbudowany, wieczny. Musimy być teraz przyobleczeni. Przyobleczeni tym nowym życiem. W Duchu Świętym. Musimy być przyobleczeni w Chrystusa. Tak uczy nas Słowo Boże. Bo jeżeli nastąpi ten moment, a rozpadnie się nasze ciało, to zostaniemy nadzy, bez niczego. Bez żadnych gwarancji, bez żadnych możliwości. Drodzy, to nie będzie tak, jeżeli będzie wzbudzenie, czy pierwsze zmartwychwstanie dla tych, którzy pomarli w Chrystusie, że ktoś tam zawoła, Panie, jeszcze ja! Panie, wzbudź mnie! Nie, co, tak takiego czegoś nie czytamy. Śpią w prochu ziemi. To na odgłos trąby Archanioła, na rozkaz Boży, będą zbudzeni ci, którzy zasnęli w Chrystusie. To znaczy ta więź, Bóg wie o nich. Tu nie pomogą żadne interwencje, chociaż niemożliwe, żeby człowiek wtedy mógł coś zdziałać. To Bóg wzbudzi. To Bóg wzbudzi tych ludzi. I Bóg przemieni tych ludzi, którzy będą żyć.
To już wtedy człowiek nic nie zrobi. To będzie fakt. To teraz my mamy coś do zrobienia w tym kierunku. I dlatego tak bardzo istotne jest, abyśmy pamiętali, że to, co dzisiaj posiadamy, przypominacie sobie, jak mówi apostoł święty Paweł, że tak żyjemy na tej świecie, czy ktoś ma żonę, to jakby nie miał żony, jak ktoś ma cokolwiek, jakby używał, jakby nie używał. Niekiedy to ludzie też przekręcają w różny sposób i budują błędne nauki. Ale to w ten sposób, to do dziś mi jest potrzebne i na tyle potrzebne, na tyle używam, na tyle dążę, co mi jest potrzebne do egzystencji i do życia. Ale pierwsze miejsce to jest pytanie, zadbanie o to, abym miał przygotowany dom nie rękoma zbudowany, aby ja był gotowy, aby obraz Jezusa Chrystusa był we mnie, aby obecność Jezusa Chrystusa była we mnie, abyśmy wtedy byli zebrani. To będzie moment. Wtedy już nie będzie czasu na pokutę, na pojednanie, na przebaczenie, na jakiekolwiek regulacje między Bogiem a człowiekiem. Teraz jest ten czas. Jak odnosimy się do tego czasu? Bracia i siostry, tylko Bóg wie, kiedy ten moment nastąpi. Tylko Bóg wie, kiedy zechce kogokolwiek z nas odwołać z tej ziemi. Ale pamiętajmy, że to może nastąpić, kiedy się najmniej spodziewamy. Nawet nie globalnie, tylko może indywidualnie dla każdego z nas. I dzisiaj, na tym miejscu, w tym zgromadzeniu, zadajmy sobie pytanie. Zadajmy sobie pytanie, czy jestem gotowy, gdyby Pan mnie chciał odwołać dzisiaj? Czy będę gotowy jutro? Czy będę gotowy pojutrze? Jeżeli sumienie nie poświadcza w Duchu Świętym, to trzeba coś zrobić. Chyba, że komuś jest to obojętne. Ale to już bierze każdy na siebie samego odpowiedzialność za swoją wieczność. Tu jest zbór, tu jest Kościół. Chwała Bogu i dzięki Bogu za to, że jest głoszona Ewangelia. Jest głoszone Słowo Boże, jest zachęta, są warunki, są możliwości, otwarte źródło do Boga. Jezus Chrystus się wstawia. Daje wszystko, co do żywota i pobożności. Ale jeżeli my nie podejdziemy, baranku Boży, idę już. Jeżeli my nie dołożymy starania, jeżeli my nie zadbamy, jeżeli my nie stoczymy tej walki, aby stanąć po stronie Jezusa Chrystusa i wytrwać, jeżeli się cofniemy, jak mówi Słowo Boże, to co nam pozostanie? Chcę was zachęcić do modlitwy, bracia i siostry. Będziemy się modlić. Poprośmy Pana. Każdy według własnego sumienia, pragnienia. To, co czujesz w odniesieniu tego słowa, które było dzisiaj czytane, czy w pierwszej, czy w drugiej usłudze. Powiedz Panu szczerze, otwórz się przed Nim. Poproś, jeżeli widzisz potrzebę naniesienia poprawki, to jeszcze jest czas. Jeżeli widzisz potrzebę, że trzeba coś uregulować, jeszcze jest czas. Jeżeli potrzeba, aby uczynić coś przed Bogiem, co mówi Biblia, uczeń to, nie zwlekaj, bo Chrystus nadchodzi. Znaki wołają o tym. I dlatego prośmy Pana, aby wszystkich poprzez działanie Świętego Słowa, Ducha Świętego, wzbudził w naszych sercach wiarę i abyśmy mogli szukać Bożego oblicza i przygotowywać się, aby nikogo z nas nie brakło. Tam, kiedy On zawoła, abyśmy wszyscy się spotkali, tam u stóp Chrystusa. Amen. Przykłońmy nasze kolana.